Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkim i Halo. Swoją premierę miał pierwszy zeszyt nowej miniserii komiksowej Halo, zatytułowanej Rise of Atriox, czyli no to będzie opowieść o Atrioxie, którego znamy oczywiście z Halo Wars 2, gdzie został tak nie do końca wykorzystany jako antagonista, jako w ogóle postać. Ten jego background był bardzo fajnie zarysowany i bardzo był taki Intrygujący, no ale nie dostaliśmy zbyt wiele takiego mięsa, jeżeli chodzi o tę postać. Takiego zaplecza jej, jakiejś ich motywacji. A że postać prawdopodobnie zostanie z nami na jakąś kolejną, dużą. Grę z serii Halo, czy to będzie Halo Wars 3, czy cokolwiek może większego, no to wypadało chyba mm, trochę rozbudować y, tą postać, no i z, postanowiono to zrobić w formie właśnie komiksowej miniserii. Wychodzi ona nakładem Dark Horse Comics, y, to, są, to jest wydawnictwo, które zajmowało się y, seriami Halo, ma na koncie na przykład ongoing w stylu Halo eskalacji, które zdarzało mi się tutaj tłumaczyć w jakiejś tam formie. I teraz mamy komiksową miniserię. Miniseria różni się od ongoingu tym, że jest rozplanowana na konkretną ilość zeszytów. I zwykle to się mieści w dość małej ilości tomów. Tutaj będzie to jeden tom. Nie pamiętam, czy to będzie 5 czy 6 zeszytów, ale będzie mieć to też formę antologii. Czyli każda, każdy zeszyt ma mieć innego autora, jakąś inną historię z przeszłości Atrioxa. I tutaj na przykład scenarzystą był Kalen Ban, którego znam przede wszystkim z wydawnictw Marvela oraz DC, gdzie tam gdzie udzielał się przede wszystkim przypisaniu postaci, które są antybohaterami raczej. Na rysownicy to jest dla mnie kompletna nowość. Rysowników w przemyśle komiksowym jest bardzo dużo, no bo wiadomo, łatwiej jest pisać scenariusze do kilku serii komiksowych niż wyrobić się, żeby to wszystko jakby samemu zilustrować. Dlatego zwykle serie mają kilku rysowników, kilku artystów, no i tutaj będzie tak samo, a w związku z tym no nie wszystkich możemy tutaj poznać i jakby ogarnąć wszystkich aktywnych tutaj na rynku. Tak czy inaczej, historia w zeszycie sięga takiego najwcześniejszego etapu, jaki został nam zdradzony w Halo Wars 2. Z historii Atrioxa. Czyli jest to jego walka przeciwko UNSC, walka jako jeden z brutów, którzy byli wysyłani przez wojska kowenantów. Fala za falą, żeby ich po prostu wybić, wytłuc i się generalnie prawdopodobnie ich pozbyć. No i to była jakaś taka hmm, jakiś taki ciężki bój, jakaś taka trauma Atrioxa, którą on przeżył, którą przeszedł i która była zapalnikiem, żeby się zbuntować przeciwko swoim dowodcom w kowenantach. To jest historia z tego zeszytu. Mamy to wszystko tam zawarte i jest to generalnie dość skromne. liczyłem na trochę więcej tutaj zawartości. To jest całkiem sprawnie napisane tutaj, a autor bardzo fajnie nam to wszystko przedstawia. Jest to tyle ciekawe, że mamy zamianę niejako ról. Tutaj Atryx mimo obecności w tytule i na okładce i w ogóle wszędzie nie jest protagonistą, a jest takim przeciwnikiem właśnie. Właściwie nie jest przeciwnikiem, to jest Jakiś gość w tłumie, którego my znamy i którego my potrafimy wyłapać, ale który nie jest w żaden sposób wyróżniony przez sam ten komiks. Tutaj bohaterką jest jakaś y, pani, żołnierz y, UNSC, która ma pewną rangę. Że jak zginęli wszyscy oficerowie, to ona nagle dostała dowództwo. No i mamy jasno powiedziane, że oni praktycznie niczego nie bronią, oni walczą tutaj o przetrwanie i kowenanci też atakując ich niewiele mogło zyskać, więc mamy tutaj zaplecze jakiegoś y, zalążek, jakiejś takiej intrygi, że prawdopodobnie ktoś się chciał wszystkich brutów tam pozbyć, no i są y, oni właśnie wysyłani falami, które się rozbijają o obronę UNSC i generalnie jest to napisane dość sprawnie, aczkolwiek są różne dziwne zabiegi. Moment, kiedy sztuczna inteligencja pani żołnierz odlicza y, żołnierzy, którzy pozostali na placu boju, to jest... Y, z, zostało po jakimś takim poleceniu, żeby przeliczyć siły, no i ta SC jest najwyraźniej jakoś uszkodzona, no bo cały czas aktualizuje te dane. No i mamy, mamy my, to jest dla nas głównie informacja dla czytelników, jak bardzo topnieją siły UNSC. No bo generalnie, jeżeli ona by tam to mówiła wszystko na głos, no to wiecie, morale idą w, w diabły. To nie ma co bo po prostu takiego, takiej jest i trzymać na polu bitwy. No i tu jest naprawdę niewiele Atrioxa, mamy całą falę brutów, kilku żołnierzy, których e, siły się nawzajem kurczą, no i na koniec zostaje nasza bohaterka oraz jakiś brut. No i my wiemy, że to jest Atriox, on tam przeżył, on dokończył tę walkę i został sam jeden, ale on nie został ani nazwany, ani nie mamy żadnego tutaj e, początku, żadnej iskry, żeby po prostu stworzyć z niego e, pełnowymiarowego bohatera, którego chcielibyśmy śledzić właśnie w tej mini serii. Tak więc bardzo mieszane uczucia z lekkim wskazaniem na jednak zawód. Prawdopodobnie, jeżeli to jest pomyślane o miniseria, to będzie to wszystko bardziej pasowało w trade, czyli w takim wydaniu zbiorczym, w tomie, kiedy będą wszystkie te zeszyty przewidziane na tę ministerie zebrane razem, no bo potem przejdziemy, pewnie płynie do jakiejś historii, gdzie Atriox będzie bardziej jego perspektywa pokazana, gdzie on zostanie jakoś klarownie przedstawiony. No bo tutaj to jest prawdopodobnie taki wstęp i być może to jest kolejny przykład tego, że niektóre komiksy nadają się jednak do wydawania jako powieści graficzne, a nie jako y, takie właśnie zeszyty odcinkowo. Oprawa graficzna jest taka dość dziwna, ja jestem bardzo tolerancyjny, jeżeli chodzi o te nowoczesne y, style. Najbardziej lubię taki, no, no niewyróżniający się y, nowoczesny styl, taki wiecie, gdzie widać wyraźnie... Kreski, gdzie bohaterowie są jakoś tak fajnie zarysowani, i, no i zwykle to jest taka niepopularna opinia, ale lubię takie właśnie niezbyt wyróżniające się poprawne rysunki, a mało takie stylizowane dziwadła. To co tutaj widzę, to mi się kojarzy często z taką techniką, którą ja lubię nazywać rysowaniem zbyt ostrym ołówkiem, i wygląda to dość dziwnie całość. Jest taka dość poprawna, w żołnierze wyglądają fajnie, krajobrazy wyglądają dziwacznie, i no jeżeli Wrócimy jeszcze na chwilę do tego, co jest napisane, to na przykład nigdzie nie znalazłem w witanecie na jakiej planecie dzieje się ta bitwa. Jest taka panorama całego tego pola bitwy, tego spustoszenia, jakie tam się dokonało, i tam kurczę nie ma jakiegoś jednego wiecie dymku czy ramki z powiedzeniem nam, kiedy to się dzieje, gdzie to się dzieje. I to jest takie jakieś trudne dla mnie, żeby to osadzić i w ogóle o tym mówić, bo nie wiem. Nie wiem, nie powiem, to była ta bitwa tu i tu. No nie powiem tego, bo nie mogę ani tego znaleźć, ani w komiksie też się tego nie dowiaduję. Więc to jest takie jeszcze dopowiedzenie do tego, co mówiłem poprzednio. Więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja tutaj planuję zaopatrzyć się w tom, kiedy to wszystko zostanie zebrane, żeby to mieć oczywiście u siebie na półce. W międzyczasie będę kolejne zeszyty sprawdzał cyfrowo. No ale jeżeli tutaj się pokusiłem o zeszyt i będzie kupowany tom, no to praktycznie ten zeszycik jest mi zbędny. Ja komiksy zeszytowe amerykańskie nabywam na stronie Atom Comics, ją mogę absolutnie polecić, bo mają świetną ofertę. Jeżeli chodzi o takie premierowe właśnie wydania, to jak bardzo są one fajnie dostępne dla, dla nas tutaj w Polsce wydałem na to nie pamiętam, 16-17 zł, coś takiego, do zestawu jest wtedy dorzucany folia oraz tekturka, to jest taki standardowy pakiecik, żeby to się fajnie prezentowało w kolekcji, no i jeżeli ktoś chciałby szukać jakichś takich rzeczy, no to przede wszystkim myślę tam, no jak już powiedziałem, nie jest ten zeszyt w tej chwili zbędny, no bo będę wypatrywał kolejnych odcinków cyfrowo oraz zaopatrzę się fizycznie w trade, jak już wyjdzie, więc to mam do rozdania, wystarczy, że Wyrazicie chęć otrzymania takiego zeszyciku. Dajcie znać w komentarzu i gdzieś po weekendzie sobie to wszystko rozstrzygniemy. Dam znać albo tutaj, albo na Facebooku. Będzie albo komentarz, albo aktualizacja. Jakoś się tutaj skontaktuje z osobą, którą sobie wylosuję. No i w tej chwili to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w następnych filmach. Cześć!